Konferencja, wspólna konferencja prasowa Donalda Trumpa i prezydenta Andrzeja Dudy. W naszym studiu profesor Zbigniew Lewicki. Kłaniam się, panie profesorze. Czy możemy powiedzieć na podstawie tego, co usłyszeliśmy, a usłyszeliśmy między innymi bardzo dużo o energetyce, były tu nawiązania między innymi do szczytu Trójmorza, obaj panowie do tego nawiązywali, ale także usłyszeliśmy, ale tylko ze strony pana prezydenta Andrzeja Dudy o stałej bazie amerykańskiej. To była taka nadzieja, kiedy pan prezydent jechał do Stanów Zjednoczonych, że ten temat się pojawi. Wspomniał o nim Donald Trump wcześniej, ale wspomniał tak przed spotkaniem, wspomniał tak dosyć pobieżnie. Jak możemy ocenić to, co usłyszeliśmy? No i mamy oczywiście odnowioną po 10 latach deklarację o strategicznym partnerstwie, podpisaną tym razem na najwyższym szczeblu. No tak na gorąco, to wymaga trochę dokładniejszej analizy, ale paru rzeczy mi zabrakło w tym. Zabrakło mi ze strony prezydenta Trumpa jednoznacznej deklaracji o staraniach o wstrzymanie budowy gazociągu Nord Stream 2, co jest dla nas niezwykle ważne z powodu bezpieczeństwa. Na i tak to dalej. Też liczyliśmy bardzo. Na to liczyliśmy i tylko Stany Zjednoczone mogą poprzez sankcje w stosunku do wykonawców sprawić, że od tej budowy się jeszcze odstąpi. Wspominał trochę o tym prezydent Duda, ale prezydent Trump nie zobowiązał się do niczego. Ta sprawa chyba w ogóle nie padła. Jeśli padła, to już umknęło mi, na pewno nie było to podniesione, a to był nasz pierwszy cel. Drugi cel, może troszkę nie tak sensownie przez Polskę formułowany i prezydent Duda też to powiedział, stała baza. Nie ma mowy o stałej bazie w dawnym Fort tego Trump słowa. Tutaj powiedział. Tak, nie ma mowy o to, taka trochę do chłopięca, że tak powiem, retoryka. Nie ma mowy o stałej bazie w dawnym tego słowa rozumieniu, to znaczy baza, szkoły, szpital i tak dalej. Coś takiego jak w Niemczech zachodnich. Tego się nie robi, nie ten czas i tak dalej. To na co liczymy, ale tutaj się nie pojawiło, to tak zwana stała obecność rotacyjna, to znaczy rotacyjna w sensie zmieniających się oddziałów czy pododdziałów, ale na stałe wpisana do budżetu Pentagonu, żeby nie trzeba było co roku czy co dwa lata walczyć o to, żeby to odnowiono. Ta sprawa też się tutaj nie pojawiła. Było bardzo dużo postulatów, szczególnie ze strony prezydenta Dudy, prawda? Chcielibyśmy, dążymy i tak dalej, i no tak dalej, wiem, ale trochę tego mi brakowało takich konkretów. No, co ustaliliśmy? Była trochę dysproporcja chyba w wypowiedziach obu panów prezydentów. Takie miałem wrażenie. To znaczy pan prezydent Trump jednak dosyć ogólnie mówił. Więcej punktów konkretnych przytoczył pan prezydent Duda, mówiąc właśnie na przykład o rosyjskim zagrożeniu znacznie bardziej wprost niż prezydent Trump. Tak, no to z oczywistych względów, prawda? My jesteśmy krajem, który jakoś tam jest zagrożony przez Rosję. Stany Zjednoczone utrzymują relację mocarstwową z Rosją i tego typu deklaracja ze strony amerykańskiej byłaby niewłaściwa, chociaż została poczyniona w obecności prezydenta Trumpa, a to też ma swoje znaczenie. Widać dobrą wolę, widać jakby dobry klimat tych rozmów, to nie ulega wątpliwości. Sam fakt, że w ogóle konferencja prasowa się odbywa, bo to nie zawsze, nie po każdym spotkaniu tak się dzieje, wskazuje na to, że że prezydent Trump zgodził się nadać tej wizycie wysoki poziom. To jest tak zwana oficjalna wizyta robocza. To jest rzadki termin tylko w Ameryce stosowany. Nie jest to wizyta państwowa, ale i nie jest to wizyta robocza. Bywają czasem też oddzielne konferencje, co świadczy o tym, że się nie dogadamy. Że się nie dogadamy. Tutaj jest wspólna konferencja. Teraz zakładam, że idą jeszcze jakieś pytania dziennikarzy. Ale także atmosfera jest dobra. Nie wyczułem wielkiej serdeczności, no ale to też trudno wyczuć w takiej sytuacji serdeczność, prawda, kiedy jest bardzo oficjalna sytuacja. Może pewne gesty też by się trochę przydały, nie wiem, takie poklepywanie czy przytulanie, w cudzysłowie oczywiście, ale to nie jest najważniejsze. Rzeczowo, spokojnie, deklaracja, no pewne powtórzenie zmodernizowane. Te dwie sprawy nasze jakoś tak troszkę miękko zostały przedstawione. A jakie znaczenie, panie profesorze, ma ta deklaracja? Bo to jest, teraz już wiemy, że to jest to, o czym mówił pan minister Szczerski przed tą podróżą, mówiąc, że będzie ta ważna deklaracja. Teraz usłyszeliśmy... Partnerstwo strategiczne, tak jest, od pana prezydenta, że to jest odświeżenie tego, co było podpisane 10 lat temu na niższym szczeblu. Czy z punktu widzenia interesów amerykańskich to jest coś ważnego? Ile takich deklaracji Stany Zjednoczone mają z innymi Dobre państwami? Dobre pytanie. Nie jestem na to w stanie odpowiedzieć.
to nie jest oczywiście odrębny sojusz, taki jak jest Stany Zjednoczone mają na przykład z Koreą Południową czy z Izraelem. No to jest deklaracja wzmacniająca podstawę, to znaczy sojusz natowski, który no, sam w sobie daje te gwarancje. Już dlatego Amerykanie z nami nie chcą podpisać dodatkowego sojuszu, więc mamy już sojusz, po co podpisywać drugi. To jest deklaracja woli. To jest deklaracja dobrej woli. To jest pokazanie, że liczymy się w Waszyngtonie, że prezydent Trump i jego otoczenie, także pani ambasador amerykańska w Warszawie, prawda, bardzo tutaj działała na rzecz tego, żeby ta wizyta wypadła godnie przy pomocy oczywiście polskiego ambasadora w Waszyngtonie. I to jest pokazanie, że relacje są dobre. Natomiast myślę, że te relacje rok temu, półtora były jednak troszkę lepsze. Po tym kryzysie to się sprawa bardziej... No ten kryzys właściwie znikł... Mówi pan o kryzysie związanym z ustawą o IPN, tak? Tak, ale także z sądownictwem. I wiemy, że w czasie tych rozmów obecnych w Waszyngtonie ta sprawa się pojawi, czy pojawiła na innych płaszczyznach. Tam jest cała duża polska delegacja, nie tylko oczywiście prezydent, i ta sprawa, słyszałem, że będzie omawiana w różnych innych gronach. Amerykanie są zaniepokojeni tym, co się dzieje. Wiadomo, że są wyczuleni na punkcie sądownictwa. W związku z tym zgłaszają swoje uwagi czy pytania. No, my mamy swoje przepisy, swoje zasady i tak dalej, ale Amerykanie nie przychodzą nad tym do porządku dziennego, chociaż chcieliby. Ja słyszałem wielokrotnie ze strony amerykańskiej, zdejmijcie to z pierwszych stron gazet. Zróbcie z tym coś. Są wasze sądy, my się w to nie wtrącamy. Ale niech to nie będzie na pierwszych stronach gazet, niech to nie drażni. Aczkolwiek w przeciwieństwie do ustawy o IPN, ten problem nie jest na tyle poważny, żeby miał zakłócić kontakty. Dokładnie. Na najwyższym jest problem szczeblu. Jednak wewnętrzny, w odróżnieniu od ustawy o IPN, która dotyczyła Izraela, ale także powiedzą obywateli innych państw potencjalnie, to sprawa wewnętrzna, tylko że akurat w tej dziedzinie, którą Amerykanie są bardzo czuli, mówię wam, nie chcemy mówić, jak to macie zrobić. Możecie zrobić to w dowolny sposób, tylko skończcie z tym tematem. I ja to słyszę już od przynajmniej półtora roku i niestety ciągle na pierwszych stronach to się pokazuje. I Amerykanie w związku z tym będą chyba to samo sugerowali. Nie rozwiązania, tylko zakończcie to, co się w tej chwili dzieje. Być może ta wizyta jednak rzeczywiście dużej delegacji będzie okazją do tego, żeby jakieś porozumienie zakulisowe również może, w tej sprawie przydałoby z Amerykanami zawrzeć. Przydałoby się, nawet nie z Amerykanami, tylko żeby dostać impuls, żeby wewnętrznie tą sprawę zamknąć, no i znaleźć jakieś rozwiązanie, które zadowoli na pewno nie wszystkich i nie zawsze i nie w 100%. Trudna sprawa, ale nie wolno odcinać pieskowi ogona po kawałku, prawda? Ale skoro rozmawiamy w porze programu Szukając dziury w całym, to ja nawiążę do tytułu programu, który właśnie o tej porze zwykle w Polskim Radiu 24 prowadzę i spróbuję taką dziurę jednak znaleźć. Czy pan uważa, że problemem mogą być rozbieżne jednak, moim zdaniem przynajmniej, interesy amerykańskie i polskie? Mam na myśli na przykład sankcje na Iran, gdzie Polska poczyniła pewne kroki, żeby tam zarabiać, weszły amerykańskie sankcje. Jest też przecież faktem wojna handlowa pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Mieliśmy propozycję, żeby się tutaj wyłamać z europejskiego reżimu, co no byłoby prawnie najprawdopodobniej niemożliwe z naszego punktu Ale widzenia. Ale w kwestii Iranu jest to możliwe. Znaczy w kwestii oczywiście gospodarczej nie, no bo jesteśmy w Unii Europejskiej. W kwestii stosunku do odstąpienia od porozumienia irańskiego, czego Europa nie chce, to jest uczyniliśmy nasza sprawa. To, prawda? Mhm. To jest nasza sprawa. No, trzeba pewną cenę zapłacić. Jeżeli chcemy od Stanów Zjednoczonych takich czy innych działań na naszą korzyść, na naszą rzecz, jako sojusznika, to musimy z kolei być w stanie zdobyć się na posunięcia, na którym Stanom zależy. Musimy się okazać dobrym sojusznikiem. To jest ulica dwukierunkowa. Nie możemy tylko liczyć na Amerykanów, mówiąc, ale my nie możemy nic, bo my jesteśmy Unia Europejska, my wam nic nie damy. Czasami trzeba podjąć męską decyzję i tam, gdzie jest to prawnie możliwe, mieć na uwadze, że nasze bezpieczeństwo zależy od Waszyngtonu. Tylko Waszyngton będzie nam w stanie pomóc, gdyby coś się wydarzyło. Nie mówię, że na pewno pomoże, ale wiem, że nikt inny nie pomoże. W związku z czym to jest nasza jedyna nadzieja na wypadek kryzysu i w imię tego generalnego, najważniejszego bezpieczeństwa trzeba czasami niektóre kwestie poświęcać. A czy pan ma wrażenie, że tak jak twierdzą sceptycy, a twierdzili jeszcze bardziej po lipcowej wizycie, zeszłorocznej lipcowej wizycie prezydenta Trumpa w Warszawie, że
Amerykanie tanio nas kupują, że wystarczy sypnąć paciorkami, to jest ta przenośnia, która się często pojawiała, sypną nam paciorkami, a my jesteśmy zachwyceni. Tutaj mam wrażenie, że jednak to wszystko jest bardziej konkretne niż w lipcu zeszłego roku. Ja w ogóle tej retoryki nie kupuję. To jest złośliwa, niepotrzebna retoryka, trochę na samych upadlająca, prawda? No bo mówiąca o nas samych, że jesteśmy tani, nie jesteśmy tani, sprawy są poważne. Amerykanie są ogromnym mocarstwem. My jesteśmy państwem średniej wielkości gospodarczo, no nawet nie wysokiej klasy europejskiej. Jest różnica w potencjale, jest różnica w sile militarnej, jest różnica w PKB i tak dalej. I musimy liczyć na dobrą wolę Amerykanów. Nie oszukujmy się, to nam zależy na Ameryce. A Ameryce na Polsce zależy cynicznie mówiąc, w znacznie mniejszym stopniu. Mamy mniej do zaoferowania. No a skoro tak, to takie są relacje, jakie mogą być. Pojawiła się informacja wczoraj, że Amerykanie ogłosili nowy pakiet sankcji wobec Chin, wart tym razem 200 miliardów dolarów. No nie sankcji, podniesienia ceł. Podniesienia ceł, no ale sankcji nie. Użyłem słowa w przenośni. Użyję, tylko powiem jedno zdanie, bo akurat w takiej konferencji uczestniczyłem. Ale ma pan rację, że też to tego nie jest ścisłe wyrażenie. Ekonomiści obliczają, biorąc tak zwane ważone poziom ceł, że Stany Zjednoczone mają najniższe cła ze wszystkich państw rozwiniętych. I także Chin. W związku z tym podniesienie ceł to jest wyrównanie poziomu ceł. I te dowody ekonomiści przeprowadzili w stosunku do Europy Zachodniej, do Chin również. Więc Trump tylko chce mówić, będziemy od was brali tyle, ile wybierzecie od nas. I tu ma w tym świętą rację. To nie jest wojna celna, to jest wyrównanie szans. Chciałem zapytać, czy jest możliwość, że my oberwiemy w związku z tymi cłami, bo chcemy współpracować z Chinami, tu też chyba interes są troszkę rozbieżne. Możemy oberwać, jeśli chodzi o cła amerykańskie, ale Amerykanie mogą uczynić dla nas wyjątek. Tutaj jest sporo do ugrania. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję naszym uprzejmie. Gościem był pan profesor Zbigniew Lewicki. Dziękuję za ten komentarz. Uprzejmie. A my teraz łączymy się z doktorem Marcinem Kędzierskim z Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ekspertem Klubu Jagiellońskiego. Słyszymy się, panie doktorze? Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Czy ta deklaracja odnowiona po 10 latach, podpisana na wyższym szczeblu, poprzednio, przypomnę, na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, teraz na szczeblu prezydentów, czy to pańskim zdaniem jest coś bardzo znaczącego, średnio znaczącego, czy może tylko czysto dyplomatyczny gest? Jak pan ocenia to chyba główne osiągnięcie, a w każdym razie najbardziej spektakularne osiągnięcie tej wizyty? No, ta deklaracja była, z tego co wiem, negocjowana przez kilka, jeśli nie kilkanaście tygodni. Do ostatnich dni trwały takie przeciąganie liny między stroną polską i amerykańską. No i oczywiście trudno się spodziewać, żeby podczas takiej debaty czy w takiej wizycie ogłaszano już konkretne decyzje, czy przywożono konkretne umowy. To nie są spotkania z Chin, z których przywozi się faktycznie 100 kontraktów. Natomiast taka deklaracja oczywiście jest istotna i ona może nas zadowalać, jeżeli możemy być malkontentami co do możliwości polskiej polityki zagranicznej, no to teraz chyba trudno się nie cieszyć. Ja mam takie wrażenie, że po wysłuchaniu tego, co obaj panowie prezydenci mieli do powiedzenia, że będzie z oceną tej wizyty pana prezydenta Dudy tak, jak jest bardzo często z różnymi podobnymi wydarzeniami, mówię o ocenie wewnętrznej. Czyli część komentatorów powie, że szklanka jest do połowy pełna, a część powie, że szklanka jest do połowy pusta. Ja wynotowywałem sobie najważniejsze punkty w trakcie, kiedy obaj panowie mówili i tak jak powiedziałem już w rozmowie z panem profesorem Lewickim, mam wrażenie pewnej dysproporcji. Prezydent Trump na dosyć ogólnym poziomie, ale jednak podkreślał bardzo polskie wydatki na zbrojenia. Widać było, że to było bardzo, że to jest bardzo dla prezydenta Stanów Zjednoczonych ważne. Mówił o wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego, o zróżnicowaniu dostaw w naszej części Europy, również w kontekście Trójmorza, które przypomnę dopiero co zakończyło swój szczyt i prezydent Duda prosto z tego szczytu przyleciał do Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście mówił, jak ważnym partnerem jesteśmy dla Stanów Zjednoczonych. Z kolei w wystąpieniu pana prezydenta Dudy pojawiła się kwestia stałej bazy w Polsce, coś o czym prezydent Trump nie powiedział. No, to znaczy, że na razie tej decyzji nie ma, tak przynajmniej ja to rozumiem. No i nie pojawiło się, o czym wspomniał pan profesor Lewicki również, nie pojawiła się sprawa Nord Streamu 2. Jak to jest pańskim zdaniem? Czy ta szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna?
No wydaje mi się, że trudno było oczekiwać, aby prezydent Trump powiedział tak, nakładam sankcje na Nord Stream 2, tak, powstaną stałe bazy w Polsce. Dlatego, że ten proces trwa, natomiast te deklaracje, które Trump składa i też mowa o tym, że Polska jest gotowa zapłacić za obecność amerykańskich żołnierzy na naszej ziemi, no pokazują, że te prace są zaawansowane i gdyby w ogóle nie było takiego tematu, to wtedy nie byłoby ani deklaracji, ani nie byłoby mowy o stałej obecności, tak? Może stała obecność to niekoniecznie bazy, natomiast gdyby nie, bo to do baz to pewnie jest mało prawdopodobne, natomiast co do zwiększenia obecności wojsk amerykańskich, to wydaje mi się, że to jest na dzisiejszym etapie, można powiedzieć, prawdopodobne lub nawet bardzo prawdopodobne. Natomiast trudno się było spodziewać, żeby Trump powiedział, tak, będą sankcje na Nord Stream 2, tak, będą stałe bazy. Jeżeli ktoś tak uważa, to grubo się mylił. Wszyscy, którzy obserwują, jak działa pan prezydent Trump, wiedzą, że to jest polityk z bardzo handlową naturą, co jest zresztą w zasadzie, czy powinno być w zasadzie normalne. To znaczy załatwiamy interesy. Zresztą prezydent Trump bardzo często nawet tej frazy używa, mówiąc o różnych swoich spotkaniach międzynarodowych, że załatwia interesy. W tym wypadku no, interesem Stanów Zjednoczonych jest nie tylko to, żeby one miały wpływy w naszej części Europy, ale też jest to, żeby sprzedawać na przykład Polsce broń. Tutaj była mowa o systemie Wisła, czyli o rakietach Patriot, które Polska kupuje. Czy co by pan powiedział na argumenty sceptyków, którzy mówią, no dobrze, my się po prostu drogo Amerykanom opłacamy, no i coś tam w zamian dostajemy, ale to nas bardzo dużo kosztuje. A to jest pytanie o alternatywę. Znaczy, jaka jest dzisiaj alternatywa odstraszania wobec rosyjskiego zagrożenia? Polska armia jest wciąż za słaba i przez najbliższe kilkadziesiąt lat jeszcze najprawdopodobniej nie będzie w stanie posiadać takiej mocy odstraszania. Na współpracę czy na wsparcie ze strony państw europejskich raczej liczyć nie możemy, więc pozostaje nam wsparcie amerykańskie. No i tutaj to oczywiście jest interes. To jest interes dotyczący bezpośrednich płatności za stałą obecność. I to jest interes, który jest powiedzmy nie tak bezpośredni, tylko bardziej pośredni, czyli zakup amerykańskiej broni. I to nie dotyczy tylko Polski, ale dotyczy wszystkich państw trójmorza, bo wydaje mi się, że tak silne zaangażowanie prezydenta Trumpa w tą inicjatywę trójmorza, który z jednej strony tą inicjatywę przyniosło na zupełnie inny poziom, bo ja przypomnę, że przed 2 laty większość komentatorów powątpiewało w sukces tej inicjatywy. Dzisiaj w zasadzie możemy powiedzieć, że ona osiągnęła sukces i przechodzi na zupełnie wyższy poziom. I to nie byłoby możliwe, gdyby nie wizyta Trumpa przed rokiem w Warszawie. Więc trudno się zdziwić, że elementem tego dealu, używając języka Trumpa, będzie z jednej strony gaz, a z drugiej strony właśnie amerykański sprzęt wojskowy. Jakie jest pańskie zdanie na temat kwestii różnic w interesie europejskim i amerykańskim, różnic, które się objawiły między innymi w trwającej wojnie handlowej? Niektórzy komentatorzy i analitycy sugerują, że Donald Trump trochę chce państwa europejskie, w tym Polskę, rozgrywać i stawia nas trochę w takiej sytuacji, kiedy my musimy wybierać, jak to niektórzy określają, czy wolimy tatę, czy mamę, czy wolimy być z Unią, czy wolimy być ze Stanami Zjednoczonymi. Chyba najbardziej to się objawiło wtedy, kiedy mieliśmy parę miesięcy temu propozycję z Waszyngtonu, że możemy bilateralnie rozwiązać problem z cłami na linii Unia Europejska-Stany Zjednoczone, omijając europejskie prawodawstwo. To oczywiście nie było prawnie możliwe, ale taka propozycja ze strony Stanów Zjednoczonych padła. Czy rzeczywiście, pańskim zdaniem, Waszyngton trochę próbuje nas tutaj rozgrywać? Tutaj trzeba na to patrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony Polska jest zdecydowanie słabszym partnerem niż Niemcy czy Francja i też trzeba zachowywać proporcje. Dla Amerykanów wciąż kluczowym graczem w Europie i reprezentantem ich interesów są Niemcy. Oczywiście dzisiaj te relacje są między nimi bardzo napięte i to, co robią Amerykanie w stosunku do Polski, to jest pewna gra, czy to jest pewne drażnienie Niemców, więc też nie przeceniałbym tych gestów amerykańskich, ale z drugiej strony Polska jest stosunkowo dużym państwem w Europie Środkowej, które poprzez między innymi Trójmorza może gwarantować taki strategiczny balans dla Amerykanów. Więc tutaj jakby ciężko jest rozważyć, bo jest
nie można ani przeceniać, ani niedoszacowywać tego amerykańskiego zaangażowania wobec Polski czy wobec Niemiec. Dla Polski oczywiście jest trudna sytuacja, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, nasze bezpieczeństwo zależy tylko od gwarancji amerykańskich, natomiast nasz rozwój gospodarczy w dużej mierze uzależniony jest od współpracy z Niemcami i to, na czym powinno nam najbardziej zależeć, to jakaś forma pojednania między Niemcami i Amerykanami. No i to jest bardzo trudna gra, która stoi przed polską dyplomacją, w jaki sposób podbić stawkę także w relacjach z Niemcami, pokazywać, że jesteśmy gotowi do tego, żeby przejąć rolę ambasadora amerykańskich interesów w Europie, ale jednocześnie nie zrazić sobie partnera niemieckiego i nie spowodować takiego podziału między USA a Europą, bo to dla Polski byłoby bardzo niebezpieczne. Teraz przez moment się rozmarzyłem pod wpływem pańskiej analizy i pomyślałem sobie, a gdyby tak Polska mogła być pośrednikiem w napiętych relacjach pomiędzy Berlinem a Waszyngtonem. Czy my w ogóle bylibyśmy w stanie podjąć się takiej roli? Czy nie, to jest realne? To oczywiście jest marzenie i to byłaby fantastyczna sytuacja. Natomiast tutaj bym studził nadzieję z tego powodu, że no, pamiętajmy, to jest kwestia interesu. I kiedy pan redaktor wspominał o tych cłach, które Polska mogłaby być zwolniona, my dzisiaj do USA eksportujemy bardzo niewiele, ale cła mogłyby nas bardzo uderzyć, dlatego że uderzą w rynek niemiecki, a polska gospodarka w dużej mierze zależna jest od dostaw dla gospodarki niemieckiej, która później eksportuje swoje dobra do Stanów Zjednoczonych. Więc dla nas tak naprawdę te cła uderzą bardziej przez rynek niemiecki niż bezpośrednio w rynek polski. Dlatego ta propozycja wyciągnięcia Polski poza ten system celny tak naprawdę niewiele by nam dawała. Pytałem też pana profesora Lewickiego w poprzedniej rozmowie o nową porcję amerykańskich ceł na produkty z Chin. Ceł wartych tym razem 200 miliardów dolarów. Wszystkie media światowe, kiedy ta decyzja została wczoraj ogłoszona, napisały, że to nowy rozdział w amerykańsko-chińskiej wojnie handlowej, no bo chyba rzeczywiście tak jest, choć tutaj mój poprzedni gość, pan profesor Lewicki, studził trochę emocje, mówił, że to w zasadzie jest tylko pewne wyrównanie w tym bilansie handlowym, ale zastanawiam się, czy my tutaj możemy trochę oberwać rykoszetem. Stany Zjednoczone traktują nas jako swojego bardzo dobrego sojusznika. Być może na przykład oczekują tego, że my nie będziemy specjalnie chętni do prowadzenia interesów z Chinami. Z kolei bardzo wielu polskich polityków, ale także ekonomistów właśnie w umowach z Chinami upatruje bardzo poważnej szansy dla polskiej gospodarki. Jak to z tym jest, pańskim zdaniem? To znowu na to trzeba spojrzeć z dwóch stron. Realia są takie, że dzisiaj współpraca między Polską a Chinami jest bardzo, bardzo słaba. I to są długie dziesiątki lat, zanim ta współpraca się rozwinie. Polska z perspektywy chińskiego rynku jest naprawdę bardzo małym graczem. I dla istotniejszych jesteśmy z perspektywy tej inicjatywy 16+1, czyli 16 państw Europy Środkowej. Ale możliwe, że jeżeli uda się nam zbudować centralny port komunikacyjny czy centralny port lotniczy, to będziemy jakimś graczem dla Chin, ale wciąż nie jesteśmy. A z drugiej strony, no to jest pewne zadanie dla polskiej dyplomacji, żeby umieć grać na dwóch fortepianach tak długo, jak to będzie możliwe, podobnie jak w przypadku relacji między USA i Niemcami. I odkładać ten moment, kiedy będziemy musieli podjąć decyzję, bo taka decyzja zawsze dla nas będzie niekorzystna. No i to oczywiście jest ogromne zadanie dla polskiej dyplomacji, natomiast to dzisiaj jest główne wyzwanie w relacjach między Niemcami a USA. Natomiast jeżeli porównamy sobie interesy, które Amerykanie mają u nas, i jak Amerykanie postrzegają znaczenie Polski, a z drugiej strony jak Chińczycy postrzegają znaczenie Polski, to jest absolutnie nie do porównania. No i chyba również powinniśmy spojrzeć, jak ważne są Stany Zjednoczone dla nas. I pańskim komentarzu i komentarzu pana profesora Lewickiego przebija jednak taka chęć do ostudzenia pewnych nastrojów, ja bym powiedział momentami panicznych, ale chciałem pana również zapytać o to, co pytałem już pana profesora Lewickiego, czyli o te oceny bardzo ostre
polskiego emocjonalnego nastawienia do Stanów Zjednoczonych. To się objawiło przede wszystkim w trakcie zeszłorocznej lipcowej wizyty Donalda Trumpa w Warszawie, kiedy, jak już mówiłem wcześniej, były takie komentarze, że Amerykanie sypną nam paciorkami, a my już jesteśmy zachwyceni. Po tych wypowiedziach obu panów prezydentów dzisiaj można odnieść wrażenie, że to było dużo więcej konkretów i zresztą nie było też takich zachwytów, jak w zeszłym roku Donald Trump wyrażał nad Polską. To było to wszystko bardziej zwarte, bardziej treściwe, mniej wylewne. Jak pan się odnosi do tej oceny, do tej frazy o osypaniu paciorków? Jest wizyty, zeszłoroczna wizyta Donalda Trumpa w Warszawie i tegoroczna wizyta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, no są zupełnie różne, dlatego że spełniają zupełnie inne funkcje. Przede wszystkim musimy pamiętać, że w zeszłym roku Donald Trump chciał, czy oczekiwał takiego bardzo entuzjastycznego przyjęcia. Chciał pokazać nie tylko elektoratowi we własnym kraju, ale także partnerom zachodnioeuropejskim, że jest kraj, w którym jest ochoczo przyjmowane, w którym wiwatuje się na jego cześć. I te oczekiwania zostały spełnione, prawda? I te oczekiwania zostały spełnione i oczywiście to jest pewna przesada, ponieważ Trump miał silne napisane przemówienie i uderzył w takie wrażliwe nuty, które zawsze dla Polaka dobrze grają. I tacy jesteśmy, no, też trudno się temu dziwić, że jeżeli jesteśmy przez tyle lat na marginesie historii, że ktoś docenia naszą rolę w historii świata, to oczywiście czujemy się z tym strasznie dumni i szczęśliwi. Natomiast no, oddzielmy taką reakcję społeczną, na którą nie mamy wielkiego wpływu, od reakcji politycznej. Wydaje mi się, że w przypadku naszej dyplomacji nie było takiego hura optymizmu, bo też nie było pewności, na przykład to się z inicjatywą Trójmorza. Ja pamiętam przed rokiem, pomimo tego, że ta inicjatywa spotkała się po raz drugi, wciąż było wiele znaków zapytania i dopiero dzisiaj możemy powiedzieć, że ta inicjatywa wchodzi na wyższy poziom, z poziomu też prezydenckiego na poziom rządowy, czyli takiej realnej władzy wykonawczej. I to też daje nam większe pole manewru w negocjowaniu z państwami Unii Europejskiej. To nie jest przypadek, że Niemcy upominają się o status obserwatora przy inicjatywie Trójmorza i to nie przypadek, że Jean-Claude Juncker dzisiaj był na szczycie Trójmorza. I z drugiej strony to też nie przypadek, że Duda w dniu szczytu Trójmorza pojawia się w Waszyngtonie i rozmawia nie tylko w imieniu Polski, ale także w imieniu całego regionu, więc nikt nie oczekiwał, że Donald Trump będzie robił objazdowe przyjęcie dla Andrzeja Dudy w Waszyngtonie czy w Stanach Zjednoczonych. Po prostu no, nie ta proporcja. Bardzo dziękuję za ten komentarz, a przypomnę jeszcze, że ze strony niemieckiej na szczycie Trójmorza był minister spraw zagranicznych, Heiko Maas. Jako obserwator Niemcy tam występowały. Komentarze do konferencji prasowej prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy wygłosili profesor Zbigniew Lewicki i dr Marcin Kędzierski z Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i ekspert Klubu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. Łukasz Warzecha, kłaniam się państwu i do usłyszenia. Łukasz Warzecha, kłaniam się państwu. To jest program Szukając dziury w całym. A dziś z moim gościem Grzegorzem Górnym, publicystą Tygodnika Sieci. Dzień Witam dobry. Witam serdecznie. Będziemy rozmawiali o, no nie wiem, czy tu można w ogóle użyć słowa dziura, bo sprawa jest bardzo poważna, instytucja jest bardzo poważna, bo tą instytucją jest Kościół Powszechny Katolicki. A sprawa dotyczy listów, już dwóch, bo dwa takie listy napisał, otwarte listy napisał arcybiskup Karl Maria Vigano, były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych. Sprawa, o której trochę się w Polsce mówiło, ja mam wciąż wrażenie, że zdecydowanie za mało jak na jej wagę, ale zacząłbym od takiego pytania. Część mediów przedstawia te oskarżenia, bo przypomnę w największym skrócie, że arcybiskup Vigano oskarża papieża Franciszka o to, że wiedział
o czynach pedofilskich kardynała McCarricka, o tym, że źle się dzieje w kościele amerykańskim, a mimo to nic nie zrobił, wręcz przeciwnie, promował właśnie kardynała McCarricka. To jest takie największe streszczenie, bo oczywiście list, ten pierwszy list arcybiskupa Vigano ma aż 11 stron. Bez problemu można go znaleźć w internecie. I niektóre media przedstawiają tę sprawę jako konflikt progresywistów, postępowców, których ma reprezentować papież Franciszek, z konserwatystami w kościele, tym konserwatystą, na ogół złym konserwatystą, tak to w tych mediach jest pokazywane, jest właśnie arcybiskup Vigano. Rzeczywiście można ten konflikt w takich kategoriach widzieć. No bo faktem jest, że arcybiskup Vigano jest zaliczany do grona kościelnych konserwatystów. Tutaj trzeba pewną rzecz sprostować. Otóż arcybiskup Vigano stawia trzy zarzuty. Po pierwsze, chodzi o sprawy dotyczące pedofilii, czyli molestowania seksualnego nieletnich. Po drugie, o coś w rodzaju seksualnego mobbingu, czyli wykorzystywanie pewnej zależności służbowej hierarchów wobec kleryków, żeby ich molestować. I te dwa zarzuty dotyczyły kardynała McCarricka ze Stanów Zjednoczonych. Trzeci zarzut dotyczy tuszowania tych afer homoseksualnych i pedofilskich. Jeżeli chodzi o zarzuty konkretnie wobec Franciszka, to arcybiskup Vigano nie twierdził, że Franciszek tuszuje czyny pedofilskie, bo wtedy jeszcze o czynach pedofilskich McCarricka nie było wiadomo, ale że tuszuje czyny homoseksualne, które są nadużywaniem swojego stanowiska służbowego wobec młodszych kleryków. I dopiero kiedy Franciszek się dowiedział o tej pedofilskiej przeszłości McCarricka, to go zdymisjonował. I tutaj arcybiskup Vigano zwraca uwagę na pewną pobłażliwość, czy też przychylność dużej części hierarchii katolickiej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w Watykanie, wobec homoseksualizmu. Z tym, że z drugiej strony on zwraca uwagę, że 90% sprawców czynów pedofilskich w Stanach Zjednoczonych stanowią właśnie homoseksualiści. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że homoseksualistów w ogólnej populacji jest 1, może 2%, a tych czynów pedofilskich wśród księży popełnianych przez nich jest 80-90%, to mamy do czynienia z olbrzymią nadreprezentacją. I tutaj pojawia się kwestia związku między homoseksualizmem a pedofilią. Arcybiskup Vigano bardzo mocno stawia tą sprawę i twierdzi, że w kościele mamy do czynienia z pewnym lobby gejowskim, tak jak się to mówi w języku watykańskim, lawendową mafią, która z jednej strony odpowiada za pewną pobłażliwość, przychylność wobec tego rodzaju skłonności wśród duchowieństwa, a z drugiej strony chce zmienić nauczanie Kościoła w sprawie homoseksualizmu, co jest tak potocznie nazywane homoherezją. Jeżeli chodzi o konkretnie zarzut wobec Franciszka, to arcybiskup Vigano twierdzi, że w czerwcu 2013 roku spotkał się osobiście z Franciszkiem w Watykanie na audiencji w cztery oczy. Opowiedział mu o przeszłości McCarricka. Zaznaczmy, że to chodziło nie o przeszłość pedofilską, ale właśnie o homoseksualną i wykorzystywanie zależności służbowej wobec kleryków. Tak więc zdaniem Vigano Franciszek od czerwca 2013 roku miał tego świadomość, a jednak nie zrobił niczego i mało tego, McCarrick był w kościele faworyzowany. I tutaj Vigano twierdzi, że Benedykt XVI wcześniej nałożył sankcje kościelne na kardynała McCarricka, zakazał mu pojawiać się publicznie na uroczystościach kościelnych, zakazał mu mieszkania w seminarium, natomiast to wszystko wróciło później za pontyfikatu Franciszka i stąd właśnie to oskarżenie arcybiskupa Vigano. Jest jeszcze ten drugi list, który się pojawił mniej więcej tydzień po pierwszym. To już jest może sprawa mniejszej wagi, taka bardziej anegdotyczna, no ale ona w jakiś sposób uzupełnia
tę sprawę opisaną w pierwszym liście. W tym drugim liście pisze, opowiada arcybiskup Vigano o spotkaniu papieża z Kim Davis. To urzędniczka, amerykańska urzędniczka, skazana na tydzień aresztu za niezgodę na wydawanie licencji ślubnych, czy udzielanie ślubów, zatwierdzanie ślubów parom homoseksualnym. No i arcybiskup Vigano spotkał się z relacją, według której papież Franciszek miał stwierdzić, bo spotkał się rzeczywiście z tą Kim Davis, miał twierdzić, że on w ogóle nie wiedział, kto to jest, a to nie było żadne prywatne spotkanie. Natomiast arcybiskup Vigano w tym liście opisuje, że owszem, że on sam to spotkanie umówił, że ono miało aprobatę najbliższych współpracowników papieża. Odbyło się w 2015 roku w czasie wizyty papieża Franciszka w Stanach Zjednoczonych, że to była wizyta w nuncjaturze, zupełnie prywatna, tylko właściwie w cztery oczy. No tam jeszcze były osoby towarzyszące, ale nie było to w ramach żadnego większego spotkania, jak twierdzą dzisiaj współpracownicy papieża. No, czyli tak jakby papież Franciszek chciał pomniejszyć wagę tego spotkania, czy wręcz jego współpracownicy chcieliby przekonać, że to w ogóle nie było żadne prywatne spotkanie, że to tam jakaś pani, nie wiadomo kto, się przewinęła po prostu w ramach jakiejś większej audiencji. Jaka jest twoim zdaniem wiarygodność tych oskarżeń arcybiskupa Vigano? Czy na nich można polegać? Czy one są poważne? No tutaj odpowiedź dają sami biskupi amerykańscy, bo mamy do czynienia w tej chwili już z 8 czy 9 oficjalnymi oświadczeniami biskupów amerykańskich, którzy mówią, że arcybiskup Vigano jest poważnym człowiekiem, jest wieloletnim dyplomatą, że przez niemal 10 lat odpowiadał za kontrolę Stolicy Apostolskiej nad nuncjaturami, że przez 5 lat był nuncjuszem apostolskim w Stanach Zjednoczonych i jest jedną z najlepiej poinformowanych osób na świecie, jeżeli chodzi o skandale pedofilskie i homoseksualne w Kościele, ponieważ przez jego ręce przepływała cała poufna korespondencja na ten temat, więc nie można jego zarzutów lekceważyć. I tutaj biskupi amerykańscy, łącznie z przewodniczącym tamtejszego episkopatu kardynałem DiNardo, domagają się potraktowania tych zarzutów poważnie i przeprowadzenia rzetelnego, niezależnego dochodzenia w tej sprawie, ponieważ oni sobie doskonale zdają sprawę w Ameryce, o jaką stawkę toczy się gra. Tu chodzi o jaką się toczy? Chodzi o wiarygodność amerykańskiego kościoła. Chodzi o to, żeby kościół nie spotkało to, co w Irlandii czy w Chile, gdzie na skutek z jednej strony tych afer, a z drugiej strony tuszowania ich przez hierarchię, nastąpił masowy gwałtowny odpływ ludzi z kościołów i taka przyspieszona laicyzacja. I oni nie chcą powtórzyć tej drogi Irlandii, dlatego domagają się przeprowadzenia śledztwa i potraktowania tych zarzutów bardzo poważnie. A tymczasem papież Franciszek jedyne, co miał na razie do powiedzenia, to, że przeczytajcie list, wyróbcie sobie zdanie, ja ani słowa o nim więcej nie powiem. I to na razie wszystko. To na razie wszystko, ale papież dodał też, że wkrótce się na ten temat wypowie i wczoraj w Rzymie obradowała taka Rada Kardynałów Najbliższych Współpracowników Franciszka, która wydała takie oświadczenie, że już wkrótce ta sprawa zostanie podjęta i usłyszymy oficjalny komunikat, oficjalne stanowisko Stolicy Apostolskiej. Myślę, że wszyscy na nie czekają, bo czymś najgorszym w tej chwili byłoby chowanie głowy w piasek i udawanie, że nic się nie stało. A wracam jeszcze do tego pierwszego pytania, bo jednak być może coś jest na rzeczy. Dosyć niezwykłe jest tak szczere, otwarte wystąpienie, no właściwie z oskarżeniem przeciwko głowie kościoła, przez jednego z arcybiskupów i to w dodatku takiego, który, jak sam powiedziałeś, pełnił w przeszłości bardzo wiele odpowiedzialnych kościelnych funkcji, więc czy tutaj nie ma drugiego dna? Czy to nie jest tak, że rzeczywiście arcybiskup Vigano wyciąga pewne rzeczy dlatego, że trwa walka pomiędzy dwoma koncepcjami kościoła i on używa swojej wiedzy zakulisowej do tego, żeby uderzyć we Franciszka, który reprezentuje ten kierunek, który arcybiskupowi Viganosie nie podoba?
To, że taka walka trwa, to jest oczywiste i to widać było chociażby na synodzie do spraw biskupów, który odbył się, biskupów do spraw rodziny, który odbył się w Rzymie. Natomiast celną uwagę miał taki lewicowy watykanista, Marco Politti, który powiedział, że nawet jeżeli arcybiskup Vigano działał z niskich pobudek, to i tak trzeba jego zarzuty wziąć poważnie, na poważnie i trzeba przeprowadzić bardzo rzetelne dochodzenie. I tutaj wiele nam może dać do myślenia przykład w Chile, gdzie w 2015 roku Franciszek mianował biskupem diecezji Oroso Juana Barrosa. Wobec niego były bardzo poważne zarzuty dotyczące właśnie tuszowania skandali seksualnych. Przez 3 lata Franciszek uparcie bronił Juana Barroso, twierdził, że ten biskup jest fałszywie oskarżany, wręcz rugał chilijskich pielgrzymów, którzy domagali się dymisji biskupa Barrosa. No i po 3 latach, kiedy w końcu Franciszek wysłał watykańską komisję do Chile, żeby sprawdziła sprawę, okazało się, że te zarzuty się potwierdziły, że były prawdziwe i po 3 latach cały chilijski episkopat podał się do dymisji, a Franciszek publicznie przeprosił i powiedział, że miał nieścisłe informacje, był wprowadzany w błąd i że się mylił. Więc jest możliwa taka, jest możliwe takie rozwiązanie, że papież może wycofać się z poprzednich błędów, a ci, którzy go krytykowali, podważali jego decyzję, mieli rację, bo tak stało się właśnie w Chile. No tu powstaje pytanie, dlaczego papież, gdyby przyjąć oczywiście wersję arcybiskupa Vigano, dlaczego papież, wiedząc o tych oskarżeniach, arcybiskup twierdzi, że sam mu je przecież przekazywał, mimo to zdecydował się zaufać kardynałowi McCarrickowi, bo ta historia, którą opowiadasz o Chile, ona by wskazywała, jeżeli oczywiście wziąć tutaj papieskie zapewnienia za dobrą monetę, że być może rzeczywiście papież był otoczony przez ludzi, którzy przekazywali mu tylko takie informacje, jakie chcieli mu przekazać, że faktycznie nie wiedział, że faktycznie się mylił. Czy podobny schemat działania, podobną sytuację można założyć w przypadku kardynała McCarricka, czy tutaj jednak wygląda na to, że coś innego wchodzi w grę? Znaczy, trudno powiedzieć, natomiast jest prawdopodobny taki scenariusz, że Franciszek był wprowadzany w błąd przez swoje otoczenie, bo w przypadku Chile tak się stało. I wiadomo, że odpowiadał za to osobiście przewodniczący episkopatu chilijskiego, zresztą zasiadający w tej grupie G8, czyli najbardziej zaufanych ludzi Franciszka. Więc okazuje się, że osoby należące do najbliższego kręgu kardynałów skupionych wokół papieża wprowadzały go w błąd, bo w przypadku Chile jest to ewidentne, więc nie wykluczam, że podobny scenariusz ma miejsce w innych przypadkach i dlatego należy to zbadać. Tak jak w przypadku Chile zostało to zbadane, tak samo powinno zostać zbadane w przypadku Stanów Zjednoczonych, bo tutaj chodzi o wiarygodność Kościoła. Jakie twoim zdaniem jest prawdopodobieństwo, że tego typu komisja powstanie i jakie ona musiałaby mieć kompetencje, jakie by musiała spełniać warunki, żeby skutecznie oczyścić tę sprawę, przekonać wiernych, że już wszystko zostało wyjaśnione, wszystko jest w porządku? Choć może źle się wyraziłem, bo w porządku to już nigdy nie będzie, prawda? Ale że zostało to dobrze wyjaśnione, naświetlone, ci, którzy są winni, zostali wskazani. Myślę, że jest to możliwe i tutaj należałoby sięgnąć po komisję niezależną od Kościoła. Coś takiego zrobił episkopat amerykański w 2002 roku, kiedy miała miejsce ta pierwsza fala skandali pedofilskich. Wówczas zwrócono się do bardzo renomowanej uczelni kryminologicznej, chyba najbardziej znanej w Stanach Zjednoczonych, John Jay College, przy
Uniwersytecie miasta Nowy Jork. I wtedy oni dokonali rzeczy no, gigantycznej. Mianowicie zlustrowali życiorysy 100 tysięcy księży katolickich pracujących w Stanach Zjednoczonych od 1950 do 2002 roku. Była to olbrzymia praca agentów FBI, prokuratorów, prawników, która zakończyła się opublikowaniem raportu, tak zwany John Jay Report, z 2004 roku, który jest najbardziej wiarygodnym, miarodajnym źródłem na temat pedofilii wśród duchowieństwa. Okazało się, że winnych takich czynów było 4% kapłanów, natomiast okazało się, że 90% z nich, którzy zostali skazani za czyny pedofilskie, byli homoseksualistami. Dlatego też później Benedykt XVI, wyciągając wnioski z tego raportu, wydał instrukcję, w której zakazywał przyjmowania do seminariów i wyświęcania na kapłanów osób o skłonnościach homoseksualnych, jak też osób, które promują tak zwaną kulturę gejowską. Więc to pokazuje, że jest możliwe wynajęcie zupełnie niezależnej od kościoła instytucji, która może przeprowadzić takie dochodzenie. Słabość tego dochodzenia tego John Jay College polegała na tym, że z tej lustracji wyłączono biskupów. Znaczy zlustrowano wszystkich księży i zakonników, natomiast wyłączono z tego biskupów, między innymi kardynała McCarricka, i dlatego ten skandal mógł trwać dalej. Wydaje mi się, że jeżeli teraz to oczyszczanie miałoby się powieść, to należałoby także objąć tym dochodzeniem hierarchów. Jakie twoim zdaniem mogą być konsekwencje tej sytuacji? Bo tutaj mamy dosyć duży rozdźwięk opinii, to znaczy z jednej strony mamy takie, że no to wszystko zostanie wyjaśnione, Franciszek sobie z tym poradzi, Kościół będzie szedł dalej. W zasadzie no niemalże nie ma się czym przejmować, o ile oczywiście zostaną podjęte odpowiednie działania, a na pewno zostaną podjęte. Ale mamy też drugą opinię po przeciwnej stronie, czy na przeciwnym biegunie, która mówi, że to jest niezwykle poważny kryzys, że tym razem już tak łatwo się z niego nie da wybrnąć, że ogromny problem ma Franciszek, do którego zaufanie przynajmniej części wiernych ogromnie spada w związku właśnie z tymi listami arcybiskupa Vigano i że być może skończy się to nawet rezygnacją Franciszka z urzędu albo, co gorsza, jakiegoś rodzaju schizmą w kościele, powstaniem jakichś odłamów kościoła katolickiego. Jak ty uważasz, jakiego rzędu, jak poważne mogą być konsekwencje tej sytuacji? Znaczy, warto zauważyć, że ten problem molestowania seksualnego nieletnich dotyczy nie tylko kościoła katolickiego, ale takie same informacje płyną i z kościoła prawosławnego, i z protestanckiego, a także z innych instytucji, bo równolegle z tym John Jay Report, o którym mówiłem, opublikowano na zlecenie Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych raport dotyczący molestowania seksualnego nieletnich w szkołach amerykańskich i się okazało, że tam jest dokładnie 100 razy więcej przypadków molestowań niż w kościele. 100 razy więcej. A jednak okazuje się, że Kościół katolicki jest jedyną instytucją, która postanowiła systemowo zająć się tym problemem w odróżnieniu od innych instytucji, gdzie ten problem jest znacznie większy. I teraz pojawia się pytanie, co jest źródłem tego kryzysu? I tutaj jedna z odpowiedzi, taka najbardziej logicznie narzucająca się, dotyczy właśnie wpływów tego lobby homoseksualnego, dlatego że mniej więcej od lat 60. zaczęło wstępować do seminariów coraz więcej osób o skłonnościach homoseksualnych. Wtedy się otworzyły dla nich drzwi seminariów. Wtedy też można powiedzieć, że część duchownych przyjęła te postulaty rewolucji seksualnej. I w efekcie od tamtego właśnie czasu datuje się wzrost
czynów pedofilskich wśród księży. I okazuje się, że wielu z nich prowadziło podwójne życie. Dlatego teraz, kiedy trwa refleksja nad tym, jakie zastosować remedium, to pojawiają się głosy, chociażby kardynała Berka czy kardynała Grocholewskiego, które mówią o tym, żeby zamknąć drogę do seminariów i święcej kapłańskich dla osób homoseksualnych. Niestety okazuje się, że ta instrukcja Benedykta XVI, która o tym mówiła, jest dziś nagminnie i świadomie łamana przez wielu hierarchów, którzy mając świadomość, że mają do czynienia z seminarzystami homoseksualnymi, mimo to wyświęcają ich na księży. I w ten sposób mamy wśród duchowieństwa, zwłaszcza w krajach zachodnich, bo ich dotyczy ten problem, pewną nadreprezentację osób o tego rodzaju preferencjach. I wydaje się, że gdyby zastosować tu tą opcję zerową, to byłoby to dotarcie do źródeł problemu, a nie walczenie już z jego skutkami. No z tym, że oczywiście tutaj pojawia się natychmiast argument, że jest to, byłaby to postawa nietolerancyjna i zdaje się, że o to właśnie toczy się też walka i tego dotyczą komentarze części mediów. No tak, ale wyświęcanie na kapłana nie jest prawem człowieka. Kościół może mieć swoje wewnętrzne instrukcje, jakie osoby pragnie mieć w szeregach swojego duchowieństwa. Także myślę, że zostaną podjęte jakieś kroki w tej sprawie. Będziemy się temu przyglądać, w każdym razie ja się będę przyglądał w programie, szukając dziury w całym, a dziś dziękuję mojemu gościowi Grzegorzowi Górnemu, publicyście tygodnika Sieci. To był program Szukając dziury w całym, Łukasz Warzecha. Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.